Ejka, w dzisiejszym materiale chciałbym omówić metę panującą w Dead by Daylight aktualnie. Generalnie jak to na ogół wygląda, skąd się wszystko zaczęło, jak to wygląda z perspektywy Survive, jak to wygląda z perspektywy Killera, jakie są właśnie meta perki aktualnie, w sumie głównie chciałem o nich poopowiadać. Wreszcie nie chciałbym teraz omawiać też oczywiście wszystkich Killerów, bo wiadomo, jest spory przepływ między Gaperem, czy też Nurse, Miadonami, etc, etc. To tak samo mapami, które są aktualnie wielkim problemem w Dead by Daylight, ponieważ może coś mapy, która będzie w miarę pusta, może coś mapy, która będzie miała paletami. Na przykład pój w Rave kompletnie nic nie zrobi. I to, czy na przykład przeciwnicy będą mieli dane perki, czy nie, tylko może po prostu cię dobić. Więc właśnie dzisiaj materiał chciałem właśnie omówić tą metę. Ale to też mnie właśnie zachęciło to, że Devsi zapowiedzieli nam zmiany Eruption, co jest aktualnie jeden z najbardziej problematycznych perków Dead by Daylight. I dobrze to zostanie zmiana, ponieważ aktualnie jest to naprawdę chory perk. Natomiast nie przedłużając, chciałbym zacząć właśnie omówienie tego wszystkiego, tej całej aktualnej mety w DBD. I jeżeli coś pominę, jeżeli uważacie coś, co było warte jeszcze powiedzenia i o tym zapomniałem, że po prostu nie zdawałem sobie tego sprawy aktualnie, piszcie w komentarzach co i jak. Ja chętnie się ustosunkuję. No i co? Przejdźmy do materiału. Wszystko zaczęło się od lipca poprzedniego roku w patchu 6.1, kiedy Devsi od lat jak nie robi jakichś większych zmian, postanowili zrobić shake-up mety. Zmienili ją tam blisko 40 na 50 perków, mogą już nawet mylić ilość, natomiast mieli masę perków, gdzie dostaje masę krytycznego buffa, no może postanowili masę krytycznego, ale dostaje buffa dość dużego, co powodowało, że byli jednak bardziej groźniejsi i w końcu było czuć się taką lekką grozę nad killerami. I od tamtego czasu było czuć powiew świeżości. Ludzie grają większą ilością perków, więcej kombinują i jest to jak najbardziej na plus. Natomiast też jak wiecie, w końcu jednak jak sobie gracie w DBD, macie z niego fan, w końcu spotkacie typa, który jednak patrzy bardziej pod metę, bardziej próbuje wygrać i jednak wypada mieć tą wiedzę na temat, jak aktualnie wygląda meta i właśnie dlatego jest dzisiejszy odcinek. Natomiast mam nadzieję, że kolejne powiew świeżości będą równie dobre, natomiast od patch 6.1 gra mi się o wiele lepiej osobiście i naprawdę jest widać dużo świeżości, jest naprawdę więcej różnych buildów, zamiast, jak mówię, mam spotkanie na ludzi, którzy będą grali tą metę. I jak właśnie wygląda ta meta w Dead by Daylight? Aktualnie podstawowymi taktykami killera to jest oczywiście ustawienie trigena. Zauważenie genów, które potencjalnie są właśnie najbliższe i siebie i dzięki temu, że będziemy je bronić, ustawimy jako właśnie ostatnie trzy generatory, które muszą sobie dobrze kręcić, możemy tam zrobić największe value. Dzięki temu, że mamy bliżej generatory, no to możemy łatwiej skontrolować i dzięki temu sury mają najchętniej, żeby to wykręcić. I podajmy tutaj za przykład mapę Resting Place, mapa, którą na szczęście dzielimy na pół, ponieważ wolimy, żeby nasze geny do obrony wyglądały tak, niż tak. Już nawet nie mówię, że kiedy mamy hack po jednej stronie mapy zrobiony, a wszyscy sobie uważają, że na przykład po drugiej stronie mapy, na choke point na środku mapy jestem w stanie mega łatwo przypilnować survu, w szczególności jak mamy dobrego killera. Sam trigger nie jest jakimś super wielkim problemem. Oczywiście zależy od mapy, jak blisko są generatory, natomiast dość często to nie jest problemem, to przez aktualną metę i aktualnie jakie perki są na topie, trigger jest mega frustrujący, natomiast przejdziemy do tego jeszcze później. Natomiast dla mnie osobiście granie zawsze po trigena też nie jest super ciekawe. Ja wolę sobie robić po prostu chase'y, myślę zastanawiać się na tym, żeby po prostu zrobić jak najszybsze tego lupy, niż na tym, że okej, mam tutaj trigena, to muszę przypilnować tamto, tamto. Moje, szczególnie, że właśnie aktualne petki nam mega otwierają. Natomiast na takiej mapie jak Resting Place jest naprawdę must have. Nie chcecie mieć po prostu latać po drugiej części mapy, żeby tylko jeden gen obronić czy coś. Nie, to nie jest kompletnie efektywne. Więc w pewnych warunkach jest to nawet po prostu wymagane. Drugą taką podstawową rzeczą, co killerzy muszą zrobić, jeżeli chcą wygrać w każdych warunkach z wytrenowaniem jednej osoby. Nie mówię oczywiście, że lecą na pałę za jedną osobą, że zależy od killera, bo na przykład taki Blight czy Nurse mogą o tym pomyśleć. Natomiast każda możliwość wałtowania osoby jak najszybciej z gry jest na rękę. Ze względu na to, że jak mamy cztery osoby na mapie, może być nawet trudno skontrolować wszystkie generatory, żeby zapanować całą mapą. Natomiast jeżeli wałtujemy tylko jedną osobę, wałtujemy jedną osobę, gra nagle przechodzi na stronę killera. Gra jest wtedy zdecydowanie prostsza do utrzymania i prawdopodobnie, kiedy masz już właśnie trzy osoby, prawdopodobnie wygrałeś grę, o ile geny się już nie kończą i nie uciekają. Więc dla killerów to jest też mega istotne, żeby po prostu wałtować jedną osobę z gry. I też nie mówię, że to jest najciekawsze. Jakby ja osobiście jestem killerem, który stara się mnie kara za błędy, natomiast nie zawsze chcę, jak widzę, że chcę, że są słabsi, to dam im szansę, natomiast generalnie no jest to mega istotne dla wielu killerów i o ile behavior na przykład czegoś nie zrobi z tym, no to dalej będzie to mega istotne i nic na to nie poradzimy. Po prostu wałtowanie jednej osoby z gry jest mega kluczowe, żeby po prostu móc wygrywać mecz za meczem. Teraz przejdźmy do przygotowanej przeze mnie grafiki.
Milfigura pokazuje ci listę slowdownów DBD. Czy to właśnie jakieś blokujące, czy jakieś regresujące perki. Ale generalnie właśnie tier listę perków killera. I teraz możesz mnie zapytać, a gdzie jest przykład Sadebest, gdzie jest Brutal? No to dość często perki to są przydatne na konkretnych killerów, pod jakieś tam może jakieś buildy czy coś, natomiast gra opiera się na slowdownach, póki ta gra będzie wyglądać, nie ma jakichś ograniczeń czy coś. Im więcej kupujesz czasu, tym lepiej. I ważne, żeby właśnie takie slowdowny na przykład w buildach mieć. Tylko właśnie podzielimy to na takie trzy kategorie. Kategorię zieloną, gdzie na przykład perk sam w sobie już jest wystarczająco silny i poniżej tak właśnie jednego perka możesz sporo ci kupić. Żółty, czyli perki takie wypełniające, które nawet są spoko, ale na przykład bardziej są perkami sportującymi, bo po prostu mają jakieś pewne wady, na przykład Jolt, działa na Breaks Attack tylko i wyłącznie i im większa mapa, jak na przykład Mother's Dwelling, tym raczej mniejsze użyć tego perka. Na przykład, nie wiem, Overshadow tutaj z zamiennikiem Kola, czy to właśnie Gift of Pain z Kolszuk, który sam w sobie nie jest może zbyt silny, ale jest fajny na przykład wypełniaczem, bo takiego właśnie Painreza. I czerwony tier, czyli perki, które są praktycznie useless, a przydają się na konkretnym killerze, na przykład Thanatophobia, która przydaje się na plagę tylko i wyłącznie, może jeszcze na Legiona, chce tam pograć, natomiast raczej go nie pikuje się go do perka, czy Mercedes stąd po doktora, albo też właśnie Dying Light, który daje buffa surwą, a jak go zanim nasakujesz, to w sumie kończysz grę, więc nie ma to jakoś najwięcej sensu. I jak się skupimy tutaj właśnie na tym, to mamy tak, Painless, ok, Deadlock, ok, Corrupt, ok, natomiast jak zobaczycie, właśnie mamy All Eruption. I to jest właśnie największy aktualny problem mety. Perki, które wymagają nasko po skopnięcia i może czasami powalenia surwa, są aktualnie na topie. Grałem właśnie, na przykład, nie wiem, Ruin stary, czy może właśnie też Painless czy coś. Te perki wymagają granie progresowania gry. Więc za progresowanie gry, za zrobienie haka, dostajemy właśnie nagrodę, że możemy zregresować gena. I to jest spoko. Natomiast jeżeli mamy perki, które wystarczą, że kopnąć, możemy spałać kopa, powoduje to, że możemy przetrzymywać gry bardzo długo. I w sumie na przykład były właśnie materiały, że na przykład Hens trzymał godziny ludzi, albo na przykład właśnie grać sobie Call Eruption i czasami macie tego, że gra się po Trigena. I to masz się dużą, dużą, są wyczerpujące. I to jest właśnie powód tego, że właśnie Call i Eruption istnieje. I dla mnie osobiście największym problemem jest Eruption, który powoduje, że jeżeli losujecie geny o 10%, to dajecie status incapacitated na 25 sekund. Natomiast jak też już wiecie, bo jak właśnie teraz to nagrywam, to już w sumie było informacja o tym, że Eruption dostaje zmianę i oni go praktycznie zabijają. Natomiast jakby ktoś mnie teraz zapytał, jak by wyglądał tier na ten Eruption, a chciałbym powiedzieć, że to jest taki pomiędzy żółtym, a właśnie czerwonym, bo oczywiście można to rozszerzyć, nie każdy pel tutaj idealnie pasuje, co nie? To jest właśnie mega uproszczony tego skład. Natomiast Eruption zostanie totalnie zabite i jak widzicie, trochę nie będzie już takiego, wiecie, typowego, że takie o, to jest tak najlepsze i tyle. No, tylko po prostu takie dobre perki czy coś, natomiast nie będzie czegoś takiego wybitnego. I osobiście czekam na to właśnie, żeby weszła jakaś nowa meta, coś nowego, ciekawego. Na przykład, nie wiem, że Glim Emblems nagle będzie jakimś o wiele fajniejszym perkiem. Nie wiem, Jolt nie będzie działał na basic attacki tylko i wyłącznie. Cokolwiek. Czekam na to, bo jak mówię, nie powiem, że nie enjoyowałem nawet gank metę na początku, bo to było właśnie coś nowego, coś świeżego, behavior law, w końcu coś nowego. Natomiast, no jak wiemy, tego już jest powoli za dużo i w końcu mogłoby to się skończyć, prawda? Tylko zobaczymy, co zrobi behavior, natomiast aktualnie tak to wyglądałoby według mnie. Jak mówię, zielone tier, czyli perki same w sobie są spoko i samo posiadanie już takiego jednego perka daje dużo. Żółte perki sportujące, bądź po prostu mają pewne minusy, wymagają, żeby właśnie składać się do buildu pewnego. I czerwone, które raczej nie są zbytnio wartościowe do pikowania. Więc no, tak to wyglądało. Zauważ, że z drugiej strony oczywiście logicznie będą chcieli wejsować czas killerowi, szczególnie w pierwszym chase'ie, co imo właśnie dość często ludzie zapominają istotę pierwszego chase'u w grze. Czyli generalnie mamy start gry. Wszyscy powinni więcej się rozdzielić po mapie, co też jest właśnie mega istotne, żeby nie być w jednym miejscu, ponieważ killer nie może zrobić wtedy presji na wielu serwerów na raz. Więc serwerzy powinni się rozdzielać, ale generalnie też mega istotne jest to właśnie, że jest ten pierwszy chase. A właśnie kiedy zaczynamy grę, wszyscy powinni tutaj więcej siedzieć na genach. Killer dopiero zaczyna kogoś szukać, potem będzie ganiać. Nie ma nikogo do leczenia, nie ma nikogo do ściągania. To po prostu ciśnie się geny. Trzy osoby powinny być na genach, jedna osoba lupuje killera. I jeżeli wylupuje go na powiedzmy te właśnie 90 sekund, trzy geny powinny popnąć. I to już jest game changer. I z takiej sytuacji już killerowi ciężko naprawdę wyjść. Jeżeli właśnie serwerzy po prostu dobrze zaczną mecz. Oczywiście nie mówię, że to jest niemożliwe, zależy od killera, bo może być to właśnie na przykład nurcka czy coś. Natomiast pierwszy chase jest mega istotny, bo jeżeli go dobrze zagracie, wtedy będzie miał naprawdę wielki problem, bo generalnie właśnie moment, kiedy gra się zaczyna,
I jest po prostu najsłabszy i wtedy może zrobić mu właśnie najwięcej damage'u. Bo to potem dopiero właśnie ktoś będzie ściągać, coś trzeba się wyleczyć, kiedy może więcej zaplanować, wiemy więcej, gdzie są wszyscy. Na początku nie wie nic i to jest właśnie mega, mega dużo. Z jakichś jeszcze błędów, co w sumie mógłbym powiedzieć, co ludzie popełniają, co mnie mega dziwi, to jest to, że ludzie teraz mają problem w ogóle ściągać kogoś jak killer campi. Jedna osoba po prostu ściąga, druga go overuje, żeby nie mogła grabnąć i tyle, a ludzie nie wiem, zawsze jakoś, nie wiem, to rypią tą akcję, nie rozumiem. Ale tak by to wyglądało mniej więcej. Właśnie mówię, rozdzielać się, pierwszy, że jest mega ważny, wastować czas killera, czasami grać może bardziej bezpiecznie, żeby nie ryzykować, żeby właśnie nie musieli ludzie marnować czas na to, żeby cię ściągać. Po prostu wastowanie czasu killera i efektywne kręcenie genów. Przecież że teraz mamy HUD, no to teraz możemy mu trochę łatwiej się zorganizować, prawda? A teraz przejdźmy do metaperku Surwa. Metaperki Surwa to najczęściej są właśnie takie perki, co mniej więcej jakby dają drugą szansę. Same sobie są po prostu silne i nie wymagają jakiegoś konkretnego buildu. Bo oczywiście teraz możesz powiedzieć mi, że ej, ale ten build jest spoko, ten build jest spoko, ten build jest spoko. Ale jednak potrzeba złożyć całego builda i on na przykład jest konkretną czynność. Natomiast tutaj właśnie patrzymy na ten ogół perków, najczęściej widziane perki i idąc po kolei właśnie podzieliłem to na cztery sekcje. Zielona, meta, czyli po prostu cały czas w miarę silne perki, Umbreon, który kontruje Plaga, Link, który jest mega silnym exosperkiem, Proof, kinda overrated for me, natomiast i tak mega silny perk, który pozwala wykręcić dany generator szybciej, więc jeżeli na przykład mamy jakiegoś Trigena, żeby zrobić jakiegoś gena, jeżeli chcemy wykręcić po prostu danego gena, szybciej. Oczywiście Pruvik jest mega strong. Dysortion, które może jest trochę takie nowe, natomiast jest to mega świetny perk pod anty-aura, a jednak aura jest dość istotnym pomocnikiem killerów. Windowsy, które mogą być też trochę niedoceniane. Więc to jest mega świetny perk pod lupę. Informuje nas, gdzie są palety. Jeżeli ktoś na przykład rzucił palety, my nie wiemy, na przykład, nie wiem, rano rzucił po drugiej stronie na szaku paletę, będziemy to widzieć na dany dystans, plus też wiemy po prostu, jak lupa wygląda wcześniej, dzięki czemu jesteśmy w stanie się mniej więcej dobrze umiejscowić. Windows są mega, mega silne. Adrena, zawsze fajny busik na endgame, żeby się wyleczyć i speedboost dostać. Błąd Circle of Healing, pomimo wielu nerfów, od czasu oczywiście samej Shaker Pometu nie dostał żadnego nerfa, natomiast dalej mega silny błąd, który pozwala wszystkim się wyleczyć, po prostu stawiając totem. Kiedy nie ma jakoś specjalnego do kontry, musiałby wziąć perka, który i tak w sumie sam sobie nie jest zbyt dobry. Natomiast generalnie dalej mega silny i potrafi skontrować wiele taktyk killera. Zerfiona meta. Czerwony kwadracik, nazwijmy to. To są perki, które zostały po prostu znerfione od właśnie ostatniego shake-up mety. Czyli Dead Heart i DS. Natomiast dalej są mega strong perkami. Przejdźmy do Decisive'a, który jest dość łatwiejszym akurat do wyjaśnienia. Czyli właśnie mamy 3 sekund duration zamiast 5 i nie działa na endgame'ie. To nie działa na endgame'ie, to wiemy dlaczego. Było już nieraz taka sytuacja, że to się czołgę do bramy, czekamy minutę, to się przedłuża, no to i tak niestety nie mamy szans, bo po prostu trafi DS-a, cyk, nara. Teraz nie mamy po prostu takiego ułatwienia i duration stuna jest tylko na 3 sekundy. Więc teraz niektórzy. Na początku właśnie sam też nawet myślałem, że to będzie takie dość useless, natomiast jak się trochę pograło i pomyślało, no to w sumie jeżeli się po prostu nie wywalisz na środku pola, tylko wywalisz się gdzieś koło renderu, no to dalej masz drugą szansę. Dalej masz szansę się upować i jest to po prostu dalej huge. No szkoda, grasz na Ursona, po prostu jeden blink i ciebie nie ma. I Death Heart. Death Heart jako tako niby może powiedzieć, że został nerfa, jest rzadziej wybierany, jest o wiele skillowy, bo wymaga po prostu więcej umiejętności, dobrego timingu. I każdy bob z, nie wiem, 20 godzinami go nie weźmie i nagle nie będzie lupował, nie wiadomo jak. Natomiast dalej mega strong, na części killerów jest nawet jeszcze gorszy. I dalej jest obrzydliwy ze względu na to, że no dalej kiedy nie może prowadzować z daleka, tylko musi takie, o może mieć Death Harda, musi wyczekać. Ktoś się kręci w kółko 5 razy, kiedy potem zaatakujesz i jeszcze może przypadkiem trafić Death Harda i potem masz takie, a. I po to wszystko. Więc to jest akurat straszne. I wiadomo, defi w ogóle pracują jeszcze nad właśnie z jaką zmianą Death Harda. Dla mnie osobiście i tak jest fajnie, że jakby jest on rzadziej wybrany jako tako. Jest trochę nowością. Natomiast chciałbym zobaczyć w ogóle takie coś kompletnie innego. Natomiast spoko. Natomiast mówię, dalej to jest strong perk i pomimo, że to właśnie zdelfione, ale jest to w mecie. A kolejnym niebieskim kwadracikiem jest SWF. To są perki, które są w miarę strong, natomiast największe value zrobią w SWF-ie i dlatego tutaj też właśnie trochę uderzam właśnie pod ten HUD, który właśnie ostatnio dostaliśmy, że wiemy, jak na przykład kręci geny, czy opuje skiderem. Fajnie było, jakby były informacje o tych perkach. Ponieważ Deliverance. Deliverance w SWF-ie robi naprawdę mega value, ponieważ możemy wtedy po prostu właśnie skoordynować. Jeżeli killer campi, typek z Deliverance może przeczekać tą minutę i zmarnować całą minutę killerowi. W sumie za fliko. Potem się ściąga, dostaje i tak Endurance'a i se odbiega. Już może powiedzieć, że to dobry rekord. Natomiast jest
Solo queue dość często albo się po prostu automatycznie ściągasz i bierzesz killera na siebie, bo on po prostu może wrócić od razu, albo po prostu, no okej, zdenerwowałeś mu trochę presji, natomiast still to nie jest aż takie value, jakie można by było to wykręcić. I Lee Shu Ren, który jest strong perkiem, daje pół minuty jednak dodatkowego czasu dla dwóch teammateów, żeby na przykład kogoś ściągnąć czy coś. Natomiast jak wiemy, solo queue dość często jest trochę pogubione i jeżeli nie masz dobrych serwerów, którzy wiedzą, jak wykorzystać ten czas, to będzie po prostu pół minuty i tyle. Jeżeli się na przykład przez nasz czas nie wyleczą, nie będą kręcili genów, tylko na przykład będą kręcić wokół haka i w sumie dalej nic nie robić, to jest po prostu pół minuty nic nie robienia, tak naprawdę. Więc jeżeli masz już ręce, spotykasz się z teammate'ami, ludźmi po prostu, którzy ogarniają, wtedy robi to największe value. I pomarańczowy kwadracik, czyli czy coś się tu zmieniło, tak sobie trochę śmiesznie nazwane. Natomiast właśnie jak spojrzymy, mówię tutaj o Iron Willu i Borowedzie. Jakby łączymy ten perk, to powstaje właśnie Off the Record. Bo kiedyś Iron Will na przykład był dość często wybrany, był takim perkiem, że właśnie wycisza nas. Teraz aktualnie jest wybrany, bo nie wycisza nas do końca, chociaż dalej jest nawet spoko. I mamy Borowedę, który kiedyś był must have, ponieważ nie było basekitowego właśnie Borowedę Endurance'a na 10 sekund. Jestem. Kiedyś tego kompostu nie było, tylko grałeś ten perk, żeby miało antykampę. No i w sumie, jak sobie o tym pomyśleć, to właśnie tych perków już nie widzimy zbytnio, jak właśnie Iron czy Proet. Ale mamy wtedy Delicor, który nas wyciszy na 80 sekund, nie pokazuje naszych aur i mamy Endurance na 80 sekund dzięki temu. Więc w sumie jakby połączyli te dwa perki i wsadzili w jedno i w sumie dalej gramy w to samo. Jak właśnie możesz sobie wywnioskować, w sumie te perki cały czas są z nami w grze. Cały czas. No właśnie Deadheart, DS, Off the Record, czy te perki. Jakby meta surwa się nie zmieniła, natomiast ludzie częściej kombinują przez to, że inne perki dostały buffa. I to jest spoko, natomiast chciałem zobaczyć faktycznie metę, która zostaje faktycznie zmieniona i żeby faktycznie będą ludzie grali coś innego. Bo tak jak, okej, no ludzie mogą częściej kombinować, natomiast jeżeli faktycznie zobaczymy jakby najbardziej sweaty gry, to zobaczymy w sumie, że praktycznie jest to samo. Mówię, może takie faktycznie distortion nowe, że wiecie, ludzie na przykład we WF-ie tak samo mogą korzystać z distortion, informować się jaki typ aura perku jest wzięty, może jakieś, nie wiem, niby Windows, ale w sumie kinda jest cały czas to samo. No jeżeli teraz by ktoś mnie zapytał, Arturze, co by zmienił w mecie DBD? I osobiście zmieniłbym kilka rzeczy. Myślę, że Killera, i nawiązuję do tego, co wcześniej mówiłem, na przykład jeśli chodzi o Trigena. Osobiście od Trigenów nie mam żadnego problemu, serwerzy powinni właśnie robić dobry management genów, żeby nie dać się strigenować. I to właśnie benefitować za to, że gra mądrze. Natomiast na pewno nie powinno być takich perków. Czekajcie, wezmę tylko Wraitha. Takich perków, którzy właśnie jak Eruption i Call, że po prostu kopiąc geny i robiąc mierzonego postępu w grze, czasami może powalając, możesz zrobić masę szkód i możesz masę przedłużyć grę na killerze. Wolę zdecydowanie, kiedy właśnie gra nagradza cię za to, że chase'ujesz się, robisz presję na mapie, tak jak kiedyś było z Ruiną, czy też jak jesteś nagradzany za robienie postępu w grze, robienie haków, takie było z Popem. Czy właśnie teraz z Painrezem. Właśnie my znamy, gra się powinna skupić właśnie na tych aspektach, które są właśnie ciekawe, czyli chase. I pamiętasz, bo jakby było więcej chase perków i osobiście jakbym chciał zobaczyć taką metę, gdzie można zapomnieć slowdown. Na przykład slowdowny dostaną masę nerfa i po prostu masę buffów dostaną chase perki. Żeby po prostu chase faktycznie był najbardziej benefitowaną rzeczą, żeby po prostu zachęcić do tego, żeby robić po prostu najciekawszą rzeczą w grze. I przez to też można zniechać trochę do campy tunelu. A więc na pewno to bym chciał zobaczyć. Natomiast wiadomo też, gry są czasami zbyt szybkie i zanim właśnie tutaj coś trzeba też właśnie połączyć, że to by się właśnie jakaś też jakaś presja na mapie ogólna na samo basekitowo. I właśnie jak mówię, na przykład zaliczmy powiedzmy totalnie slowdowny, a na przykład wprowadźmy korapta bazowo. Zanim właśnie early game wyszedłby się jakiś lepszy, bardziej istotny, żeby killer mógł się rozpędzić na spokojnie w grze, ale żeby nie robić jakichś nie wiadomo jakich zmian. Oczywiście korapt basekitowy nie jest jakimś takim super fixem i jakby ja to właśnie coraz mówię o tym ogólnie o korapcie basekitowym, żeby po prostu zaznaczyć, że faktycznie hej, z early game'em są problemy i ludzie na przykład grają właśnie takie perki jak Lethal czy korapt, że po prostu móc zacząć grać jakkolwiek normalnie. Taki to jest w sumie taki must have, jeżeli właśnie grasz powiedzmy takim średnim killerem. Jak grasz się nie jest, no wiadomo, jeszcze możesz przeżyć. Natomiast osobiście raczej nie chciałbym zobaczyć samego korapta basekitowego, a raczej jest na przykład jako surf, bo patrzę jako surf, patrzę czas, jak jest korap basekitowo, takie okej, zablokowane geny, muszę iść tam, ogramy na przykład na Legiona, ojej, wszyscy są w grupie mniej więcej, ojej. Więc wolę na przykład osobiście zobaczyć też coś takiego, że na przykład jakiś nowy objective jako survival. Że faktycznie gra mnie zachęciła nie tylko do robienia genów nudnych, skiczek, o wow, tylko na przykład, nie wiem, wprowadzić jakiś nowy objective albo zrobić coś, co aktualnie mamy w grze, czyli totemy. Totemy aktualnie są totalnie useless, nie oszukujmy się. Po co rozwalać totemy, skoro heksy w aktualnym stanie są słabe? Może kiedyś mieć Pentimento?
No i w sumie whatever, bo są rozwale na lepsze na przyszłość, lepiej ustawić ten totem i mieć w razie czego tego spota, to jest w bezpiecznym miejscu. Więc to jest totalnie bez sensu. Na przykład zrobić coś takiego, że na przykład Kill dostaje jakiegoś buffa na endgame'ie za to, że jest coraz więcej totemów na mapie. Znaczy, im więcej totemów na mapie, tym większy okres dostaje na przykład buffa na endgame, czy coś w tym stylu. Albo jakaś, nie wiem, kara, cokolwiek. To by było fajne i chciałbym na przykład właśnie coś takiego zobaczyć, że właśnie jakieś inne obiektywy dodatkowe w grze, bo nie oszukujmy się, no gra Surwem jest dość stała. Właśnie najciekawszą rzeczą jest ciągle Chase. I jeśli na przykład o Peli Surwa. Peli Surwa nie wiem, co by mogli zrobić tak szczerze, żeby zmienić, bo nie oszukujmy się, ale second chance pelki zawsze będą second chance z pelkami, zawsze druga możliwość będzie lepsza niż, nie wiem, wykręcić gen na 5% szybciej, więc nie wiem, co by mogli tutaj zrobić, tak szczerze. Chyba po prostu tylko dalej wydupić te pelki, zreworkować, ale czy jest tego sens? To trzeba się samo zastanowić i czy w ogóle Behavior zrobił takie radykalne zmiany, co wątpię. Więc to jest szczerze, właśnie raczej bym uderzał po to, żeby właśnie grę slowować, ale nie robiąc coraz wolniejsze te geny, bo już nawet o tym mówiłem, że nawet zrobienie 10 sekund genów jest dla mnie negatywne, chociaż overall patrząc jak teraz efektywność niby jest w miarę okej, okay, w szczególności, że właśnie jest chłód, okej, okay, ale chciałbym zobaczyć właśnie jakiś inny obiektyw, który właśnie powodowałby, że właśnie gra by była wolniejsza, ale by była też zarazem ciekawsza, a nie tylko po prostu slow gen, o jakiś regres, bo to po prostu nie jest ciekawe i nikt nie chce grać, nie wiem, 30 minut meczu, gdzie po prostu siedzisz na gen, tylko nie wiem, musisz iść załadować generator, potem rozwalić totem, potem iść do generatora, czyli słyszysz się skillerem, trzeba kogoś ściągać, żeby po prostu były różne rzeczy do roboty na tej mapie, spowodować też ludzi, żeby lotowali po mapie, niech się też killer potencjalnie ma więcej okazji do chase'u. I to może być ciekawe. Oczywiście właśnie też wracając jeszcze do właśnie do tunelowania. Osobiście nie wiem, co by mogli tutaj zrobić zbytnio, jak, nie wiem, zrobić coś takiego, że osoba, która była ostatnio na haku, dostała jakieś buffy typu, nie wiem, 5% speeda, dzięki czemu będzie mogła łatwiej wlupować killera i na przykład bardziej uszkodzić. Tylko z drugiej strony, jeżeli będziemy buwać Surwa, który był ostatnio na haku i powiedzmy, nie wiem, będzie tunelowany, to z drugiej strony te osoby będą zachęcone do tunelu. I na przykład właśnie jak teraz mamy Off the Liquor DS, ludzie też często nie używają tych kapelków właśnie po to, żeby być antytunelowany, ale też często nawet ludzie wchodzą po prostu killerowi pod nos, żeby po prostu się wdubić i przeszkodzić killerowi. I nie od się dziwi, bo na przykład taki w rave powiedzmy, no, o, musisz przebić Love the Liquor, potem powalisz, o, jeszcze DS, o, i w sumie dalej grasz, co nie? Więc nie ma co się dziwić. To jest dość trudny kawał chleba. Natomiast, no, tak bym to widział, chyba wszystko powiedziałem, co chciałem. Przecież mówię, jakiś taki lepszy early game, jakiś side objective, zmiany perków, chyba wszystko. Tak bym to widział pobieżnie. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, co jest mega dla was istotnym, dajcie znać w komentarzu, dajcie znać sobie o tym, co sądzicie w ogóle, o czym mówię, bo może powiedzieć, że o, gadasz kompletnie, totalnie, albo ja po prostu ja coś źle wyjaśniłem i nie zrozumieliście, jak chciałem. Dlatego mówię, zachęcam, żeby się dać znać i tak bym to osobiście widział. To ode mnie, guys. Trzymajcie się i do następnego.